Pudełko w kształcie prostopadłościanu o wymiarach przedstawionych na rysunku zawiera 32 czekoladki. Każda czekoladka ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 2 cm, 2 cm i 1,5 cm. Ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek? Żeby rozwiązać to zadanie, to musimy policzyć dwie objętości: objętość całego pudełka i objętość wszystkich czekoladek razem wziętych. No to policzmy. Najpierw objętość V, P, tak nazwę objętość pudełka. Objętość pudełka to się równa. W, w prostopadłościanie objętość liczymy mnożąc wszystkie wymiary, czyli 16 razy 24 razy 2,5. Może nie będę wykonywał na razie tego działania do końca, ponieważ jak będziemy liczyli. Naszą odpowiedź, czyli ile procent objętości pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek, to będziemy dzielili objętość czekoladek przez objętość pudełka. I może wtedy nam się coś skróci. Policzmy zatem objętość drugą Vc, V czekoladek. Objętość czekoladek. Musimy 32 czekoladki wziąć, czyli 32 czekoladki razy objętość jednej czekoladki, którą wyliczymy stąd, to też jest prostopadłościan, czyli mnożymy wymiary. 2 razy 2 razy 1,5. No to możemy już chyba teraz zapisać to, o co nas pytają w treści zadania, czyli nasz stosunek czy objętości czekoladek do objętości całego pudełka. Czyli VC podzielić na V pudełka. To się równa. Na razie wyrazimy wynik w postaci ułamka, a na koniec zamienimy ułamek na procenty. Czyli VC. 32 razy może wymnożę to 2 razy 2, niech będzie 4 razy 1,5 podzielić na 16 razy 24 razy 2,5. No to cóż, 16 z 32 bardzo ładnie się skraca. Tu będziemy mieli 2, tu 1. 24 skróci nam się na pewno z dwójką już do końca, tu zostanie 12, no i czwórka z dwunastką też się ładnie skraca, tu będziemy mieli 1, tutaj 3, czyli otrzymujemy 1,5, podzielić na 3 razy 2,5 to 6 plus 1,5 7,5. No to ja pomnożę licznik i mianownik przez 10, ponieważ wolę operować na liczbach całkowitych, czyli będziemy mieli 15,75. No i teraz widzimy, że Licznik i mianownik możemy podzielić spokojnie przez 5. Jak podzielimy przez 5, to tu wyjdzie 3, a 75 na 5 to będzie 15. No i jeszcze możemy skrócić. 3,15 przez 3, na górze wyjdzie 1, na dole będzie 5. Czyli stosunek tych objętości to 1 piąta. My chcemy wynik wyrazić w procentach, to napiszemy 1 piąta razy 100% to się równa 100 na 5, 20%. Czyli 20% objętości całego pudełka stanowi objętość wszystkich czekoladek i to jest odpowiedź do naszego zadania.